sposób na ekologiczne wykorzystanie butelki po wodzie mineralnej, takiej 5-litrowej. Robimy sobie po prostu mini szklarentkę, w której będziemy sobie robić, pędzić, hodować szczepionek. Czyli butelkę. Tutaj będzie trochę hałasu, musimy nadkroić na jakiejś wysokości, ja wiem, jakieś 5 cm, tak żeby było trochę zanurzona nasza cebulka. Dokrawamy to do końca w koło i po prostu otworzyć naszą butelkę. W ten sposób mamy otwartą butelkę i tutaj w to sobie układamy naszą cebulkę. Tak ciasno, żeby po prostu łąki były do dołu, a łódeczka do góry rosła. Jak już ułożymy naszą cebulkę, odchylamy troszeczkę, podlewamy jakąś szklanką wody i odstawiamy gdzieś na parapet w jasne miejsce, oczywiście za dużo, żeby nam woda się nie wylała. I czekamy, aż zacznie nam rosnąć. Po około miesiącu czasu nasza hodowla rozkwita, szczypiorek wyrasta, możemy ścinać i używać. Warto jest kupić cebulkę gdzieś od rolnika, żeby nie była wsypana jakimiś środkami chemicznymi, które po prostu nie dają jej rosnąć. I co tydzień, co dwa tygodnie sobie załóżmy taką hodowlę w innej butelce założyć. Dziękuję za uwagę.